Dzień dobry, to jest Panorama Flash. Joanna Bukowska-Kasprzak, zapraszam. W Wilnie rozpoczęły się konsultacje prezydenckich doradców do spraw bezpieczeństwa i spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. O pilne konsultacje poprosiła strona litewska. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Dziś 77. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przez Sowietów. Żołnierze Armii Czerwonej zastali na miejscu skrajnie wyczerpanych więźniów, których było około 7 tysięcy, w tym 500 dzieci. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej w dwóch przesyłkach ze Stanów Zjednoczonych przechwycili 42 skóry krokodyli. Zgodnie z deklaracją, w paczkach miała znajdować się używana odzież. A dziś Iga Świątek stanie przed szansą awansu do finału Australian Open.